Są różne raje podatkowe. Pan mówi, że tam jakieś firmy w Luksemburgu i tak dalej. Tylko jeżeli dojdziemy do samej góry, to się okaże, że właścicielami tych koncernów, tych firm, to są ci sami ludzie. Dlatego, że oni poprzez te banki są właścicielami tych właśnie koncernów, bo na to, żeby jakąś firmę otworzyć czy prowadzić, to pieniądze musiały pochodzić od nich, a nie od kogoś innego. I dlatego oni ich kontrolują. Poprzez, zresztą oni to działają na zasadzie dziesiątków fundacji, przeróżnych nazw, pod którymi występują, a potem się okazuje, że to jest jedna firma. Na przykład Pepsi Cola, do niej należy Taco Bell, do niej należy Kentucky Fried Chicken, do niej należy sieć Burger King. Każda z tych sieci wydaje się, jest osobną siecią, a te wszystkie sieci należą do jednej Pepsi Coli. I tak dalej, jakbyśmy poszli w górę, to ta Pepsi Cola należy gdzieś tam na końcu do tych Rothschildów w Londynie albo do Rockefellerów w Stanach Zjednoczonych. To samo dzieje się z przemysłem naftowym, tysiące różnych firm, które mają swoje nazwy, a de facto należą do jednej, że tak powiem, do jednej siatki. Także no, te rozwiązania właśnie, o których mówię, to one rzeczywiście uciekają poza system, one są jakby na poziomie, dlatego mówimy na poziomie lokalnym. Dlatego mówimy też o tym, że kredytu społecznego tak naprawdę nie da się wprowadzić od góry, bo za bardzo, no chyba, że 30-40%, jak się wydawało w pewnym momencie Henry'emu Fordowi, on powiedział, że gdyby 30-40% ludzi dowiedziało się na temat oszustwa finansowego, w jakim my żyjemy, to może społeczeństwo by było w stanie wywrzeć presję na to, żeby prowadzić kredyt społeczny, tak jak się to stało w Stanach Zjednoczonych w 1932 roku, gdzie kredyt społeczny przeszedł przez kongres. To było ciekawe, ale to było po wielkiej depresji 1929 roku i pozostało zatwierdzenie go tylko w Senacie, na co już wpłynęli właśnie ci władcy pieniądza i oni cały Senat przekupili, Senat tego nie przyjął i prezydent oczywiście tego nie podpisał. Także tam była przynajmniej próba robiona, żeby od góry to zrobić. No ale dzisiaj, ponieważ jest ten system tak opanowany, od góry raczej się tego nie da, więc mówimy, że trzeba działać jak termity od dołu. Czyli dowiedzieć się, propagować to wszystko i mówić, że jest takie rozwiązanie, a jakby był kryzys jakiś wielki tutaj na świecie, bo teraz nie mówiłem o tym, ale kryzys, który był rozpoczęty w 2008 roku, no to zakończył się jakąś walką wewnątrz masonerii, bo miał nastąpić kryzys na całym świecie, w ciągu 24 godzin miały zostać zamknięte wszystkie giełdy świata, ponieważ we wrześniu 2008 roku, tuż przed upadkiem banku Lehman Brothers, zostało wycofanych z kont rezerw federalnych 550 miliardów dolarów w ciągu godziny. A plan był taki, żeby jeszcze parę godzin poświęcić temu i zostałoby wycofane 2 biliony 400 miliardów i w 24 godziny następuje krach na całym świecie i można wprowadzić nowy system, który oni mają gotowy. Bo też Państwu o tym nie mówiłem, ale system jest gotowy, żeby wprowadzić zupełnie inny. I w tym systemie już nie ma. I ten system między innymi jest jakby kalką kredytu społecznego, ale na ich warunkach. I w tamtym systemie, który oni chcą wprowadzić, jest też dywidenda dla każdego, 10 tysięcy dolarów rocznie na konto każdego człowieka od urodzenia, oni to mają. Nie ma podatków, nie ma lichwy, wszystko to likwidują, wymazują jednego dnia wszystkie podatki, nie tworzą już pieniądza w postaci z lichwą, ale nie ma pieniądza gotówkowego, jest pieniądz elektroniczny i jest całkowita kontrola wszystkich transakcji, jest całkowita kontrola wszystkich ludzi w ten sposób. Ten plan jest gotowy, został ogłoszony w 1995 roku przez G7 grupę na spotkaniu w Halifaxie w Kanadzie. Także my możemy w każdej chwili się tego spodziewać. Natomiast musi być tarcie między nimi, bo co się stało wtedy we wrześniu? Dlaczego ten kryzys nie nastąpił do końca? Bo po godzinie się zorientowali, że ktoś pozbawił ich 550 miliardów dolarów, w cudzysłowie ktoś, no i wtedy zablokowali wszystkie konta rezerwy federalnej, zastopowali wyciąganie pieniędzy i Bush dopłacił 700 miliardów już po tam iluś dniach przy dyskusji całej narodowej, że my musimy to wrócić do tego, co było, dopłacił 700 miliardów i wyrównał to, co zostało wyciągnięte. I tak się skończyło z tym kryzysem, ale to nie jest koniec kryzysu. Dlatego, że to jest walka wewnątrz masonerii, to, co się tam działo. Nie?